Cześć moi drodzy, witam was serdecznie, tak jak zapowiadałem wczoraj, czyli w poprzednim filmie. Dzisiaj wybieramy się ze startowiska w Brzuzie do Wojtka Pierzyńskiego, do Kolonki. Mamy około 60 km po linii prostej, także lecimy Brzuza, Ryczywół, później do Garwolina, z Garwolina przeskok w kierunku Pilawy, omijamy Pilawę, lecimy na Gocław i Kalonka. Także jest godzina w tej chwili, patrzę na zegarek, 17:15, zaraz z Arkiem startujemy. Zapytamy Arka, jak on widzi tą trasę, jak on się czuje przed lotem. No Arek się już wyszpeił prawie, że. No jak tam samopoczucie przed lotem? Wspaniale. No musimy się wybrać właśnie do Wojtka, tyle razy sobie planowaliśmy ten przelot i że trzeba wreszcie go zrealizować. Dzisiaj mam nadzieję, że się uda. No i kolega po nas tam przyjedzie do Wojtka, zabierze nas z powrotem, także transport powrotny mamy. Chociaż planowaliśmy kiedyś powrót, ale za mało czasu. Teraz nie zdążymy. No zgadza się, także cóż, wiatr jest w tej chwili praktycznie laminarny. No ale będziemy lecieli pod wiatr. I druga strona jest, zmieniło się zupełnie 180 stopni co do ICM-u. Być może jeszcze dlatego, że za wcześnie. Także sprawdzimy jeszcze prognozę. No i co? Do zobaczenia w powietrzu, a potem u Wojtka. No i ja już jestem w górze, oczekuję na Arka start. No i Arek właśnie startuje, także robimy kółeczko jeszcze nad Brzuzą i odlatujemy na trasę. Arek jeszcze w dole nad Adamowem. Ja robię cały czas wysokość. Arkowi przez radio powiedziałem, żeby również tą wysokość robił, ale najprawdopodobniej Arek mnie nie słyszy. Ma problemy z systemem tutaj radiowym, także ani nadawania, ani odsłuchu nie ma. No i niestety z uwagi właśnie na brak łączności z Arkiem i to, że Arka skrzydło troszeczkę jest wolniejsze od mojego Dobermanka dwójki, zawijam nad Ryczywołem w oczekiwaniu na niego i robię orbitki tak, żeby mógł za mną nadążyć i żeby wiedział, gdzie lecieć. A pode mną nasza piękna polska Wisła. Dosyć szeroka w tym miejscu, w którym przelatuje na drugą stronę. Także jest na czym oko zawiesić. A po drugiej stronie Wisły, po lewej stronie Kraski Górne, a na godzinie 12 pode mną Pasternik. Mijam właśnie Starorzecze Wisły i po lewej stronie miejscowość Topolnik. No i robię kolejną orbitkę w oczekiwaniu na Arka. No może nie uwierzycie, ale zrobiłem łączność z Januszem, który jest nad startowiskiem u Wojtka Pierzyńskiego w Kalonce. Janusz nie mógł uwierzyć, że tak bardzo ładnie słychać w FM-ie. No wysokości robią swoje, także w sumie między nami nie jest znowu tak duża odległość jak na częstotliwości UKF, także no miało to prawo tak pójść, a nie inaczej. A przed nami, za miejscowością Budy Krępskie, kolejna ściana lasu. No i dolecieliśmy do punktu pierwszego trasy. Jest to miejscowość Łaskarzew, także przelecieliśmy połowę trasy. No i moi drodzy, przed lotem przestudiowałem trochę mapy, żeby wiedzieć, w którym miejscu mniej więcej się znajduję, gdyby nam nawigacja padła, także jestem w miarę zorientowany. Pode mną fabryka opakowań kosmetycznych w Łaskarzewie i szlak kolejowy Dęblin-Warszawa. I po trasie między Łaskarzewem a Garwolinem mijamy stawy hodowlane w miejscowości Rowy. No i właśnie dolecieliśmy do Garwolina, przede mną droga krajowa numer 17, Lublin, Warszawa.
i będę teraz przecinał po zachodnim trawersie miejscowość Garwolin. A ja właśnie mijam Garwolin i zostało mi 13 km do startowiska, do Wojtka Pierzyńskiego w Kalonce. Dzisiaj w powietrzu jest przepięknie, jest ciepło, praktycznie zero wiatru, no cudownie. Także przelot dzisiaj do Wojtka, mam nadzieję, że przebiegnie bez większych problemów. No i robię kolejny nawrót już za Garwolinem nad Jagodnem i czekam na Arka. Arka już bardzo słabo widać, także on może mieć problemy z dojrzeniem mnie, aczkolwiek ja mam jeszcze zamontowane stroboskopy, także może po światłach też zorientuję się, w którym miejscu jestem, ale mimo wszystko czekam na niego tak, żeby doleciał bezpiecznie do startowiska. Okej, Arek już jest, także dalej lecimy. Zostało nam 7 km. No i moi drodzy, cel został osiągnięty. 64 km po linii prostej zostało zaliczone. Widzę już startowisko u Wojtka. Nawiązałem z nim również kontakt radiowy. Także zrobię niski przelot, żeby się przywitać. Widzę, że jego kursanci również latają. Także jeszcze chwilę z nimi tutaj polatam po okolicach i będę lądował. Juhu! No i Arek też jest nad Kalonką, także teraz bezpiecznie możemy sobie polatać do samego zachodu słońca. I chwilę Was zostawię z pięknymi widokami i z muzyką, którą nagram oczywiście do tego filmu, tak żebyście mogli sobie na spokojnie jeszcze pooglądać, napawać się tymi wspaniałymi widokami, a ja przestaję ględzić. No i Wojtuś na swoim rydwanie w tandemie w tej chwili wiezie pasażera. No teraz lecąc nad Wojtkiem i nad jego kursantami mam nieodparte wrażenie, takie jakby to stary ptak uczył młode pisklęta latać. Wygląda to nieziemsko. Okej, polatałem. Zrobiłem od startu z Brzózy do Kalonki po całej trasie godzinę 28 minut. 84 km w powietrzu bez lądowania. Także siadam. Dolecieliśmy do Wojtka. Ja pierwszy wylądowałem, a teraz Arek po mnie. I bardzo ładnie!
Elegancko. Zwłaszcza, że bez wietrzu. Super. Arek, udało się. W końcu zrealizowaliśmy swój plan. Tak jest, udało się. Żeśmy dolecieli. Dokładnie. Kurde, także... ale bez łączności to jest jakaś katastrofa, bo... A ty mnie słyszałeś w ogóle? Nic. Nic mnie nie słyszałeś. Nic. I znikłeś mi z oczu czasem, wiesz, myślę, ja pierwszy... Dlatego wracanie ja widziałem cię. No, widziałem cię. No, także wiesz, ale fajnie, że robiłeś orbitkę, no. Wróciłeś, znów mnie kierowałeś. Tak. A ja wiesz, nie wiedziałem, nie mogłem znaleźć Wojtka lotniska. No, ale się udało. No, to jest najważniejsze. Super. Czołem. Cześć i czołem, bracie. Ale fajny przerwy, żeście zrobili. Super. W końcu naprawdę się udało. Jesteśmy bardzo zadowoleni. Super. Mega. Cieszę się, że mogłem was tutaj ugościć u siebie. Jeszcze mam jeden lot i jakąś kawkę, nie? No, akurat kolega przyjedzie jeszcze po nas, także... Będę z wami rozmawiał, to nie Baśkę przywiozę na skok. Dobra, ja lecę jeszcze jednego pasażera mam. Dobra. Dobry wieczór, panie Krzysztofie. Bardzo nam miło, że pan zechciał po nas przyjechać. Także od Wojtka zabieramy się z Krzysztofem z powrotem na Brzuzę. Zapraszam.